Ku Kościołowi Synodalnemu, Komunia, Uczestnictwo i Misja to temat rozpoczynającego się dziś dwudniowego zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Zakończyła się faza Krajowa Synodu o Synodalności i rozpoczęła kolejna, faza kontynentalna. Właśnie dlatego gościem specjalnym zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Będzie sekretarz generalny Synodu ksiądz kardynał Mario Grech. Nie chodzi o przeprowadzenie kolejnego synodu, gdzie będą obrady, dokumenty, decyzje podejmowane, ale chodzi o to, by odkryć synodalność Kościoła, jako jego naturę, jako cechę Kościoła Jezusa Chrystusa. Z dowartościowaniem może albo zwróceniem uwagi na obecność i to czynną, aktywną wszystkich wiernych w Kościele. Ich rolę, miejsce, głos, słuchanie, partycypację. Odpowiedzialność, współodpowiedzialność. Wskazywał sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz biskup Artur Miziński. Podczas spotkania księża biskupi pochylą się również m.in. nad kwestią pomocy uchodźcom w kontekście zarówno wojny na Ukrainie, jak i w perspektywie obchodzonego niedawno światowego dnia migranta i uchodźcy. Miejsce zebrania plenarnego KEP w Kamień Śląski nie jest przypadkowe. W tym roku przypada bowiem 50-lecie powstania diecezji opolskiej. Punktem kulminacyjnym zebrania będzie msza święta celebrowana przez księży biskupów w sanktuarium na górze Świętej Anny. Eucharystii przewodniczyć będzie nun już apostolski w Polsce ksiądz arcybiskup Salvatore Panagio je wygłosi przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gądeck.